W Powiatowej Bibliotece w Kępnie odbyły się ciekawe wykłady, jak mądrze gospodarować domowym budżetem w ramach projektu realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu. Można śmiało przyjąć, że ekonomia dzisiejszych czasów opiera się na budżecie i to nie tylko w instytucjach takich jak gminy. Planowanie wydatków i przychodów staje się nieodzownym elementem większości polskich rodzin. Zbagatelizowanie zarządzania domowymi finansami może doprowadzić do poważnych problemów. Anna Warchlewska, doktorantka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, podczas wykładu w bibliotece przybliżyła najważniejsze zagadnienia i zasady zarządzania domowymi finansami. Dzisiejsze zajęcia będą odnośnie ekonomicznego gospodarowania budżetem domowym. I też jak racjonalnie i mądrze ten budżet domowy gospodarować, by unikać tych trudnych pułapek, jakie niosą oczywiście cały system finansowy. Prostej zasady nie ma, aczkolwiek wydawać by się mogło, że najprostszą jest, żeby nie wydawać więcej niż się zarabia. Natomiast zdaję sobie sprawę, że czasem jednak nie udaje się domykać tego domowego budżetu, wobec czego trzeba wiedzieć, jak umiejętnie korzystać z tych narzędzi finansowych, jakimi są kredyty i pożyczki. Przede wszystkim zbilansować nasze dochody i nasze wydatki, no i włączyć wszystkich domowników w to planowanie domowego budżetu, ponieważ to nie dotyczy tylko i wyłącznie osób zarabiających, ale też pozostałych uczestników. Ekonomistka z Poznania przestrzegła wszystkich, także przed nieprzemyślanym korzystaniem z kredytów w różnych instytucjach. Przede wszystkim czytać to, co się podpisuje, dużo pytać, natomiast jeżeli nie rozumiemy tego, co czytamy, to oczywiście znajomość, oczywiście tak jak prawa, tak jak i zasad ekonomii pomaga. Można zabrać oczywiście wszystkie dokumenty, których nie rozumiemy do domu, poprosić osoby, które się na tym znają. Dzięki temu możemy uniknąć nieprzemyślanych i nieracjonalnych decyzji. Na przykład wyższe oprocentowanie, którego nie jesteśmy świadomi, ponieważ podane jest w rozliczeniu tygodniowym. Nieznajomość tego, że możemy odstąpić od umowy kredytowej i mamy do tego prawo. To czy spłacimy na przykład kredyt czy pożyczkę w całości, no i przede wszystkim z których instytucji korzystać, czy będą to banki czy parabanki, jeżeli nie mamy oczywiście zdolności kredytowej. Kłopoty finansowe mogą doprowadzić do upadłości konsumenckiej, jest to jednak ostateczność, przed którą przestrzegał Roman Pomianowski, prezes Stowarzyszenia Program Wsparcia Zadłużonym. Będziemy mówili o tym, co dzieje się z ludźmi, którzy przekroczyli tą bezpieczną granicę zaciągania zobowiązań, czyli popadli w długi, co się z nimi dzieje i jak ewentualnie sobie radzić w takich sytuacjach, bo to bardzo złożony i bardzo bolesny problem, także postaramy się paru takich podstawowych rad i sugestii plus materiałów dostarczyć uczestnikom, żeby wiedzieli, co wtedy w takiej sytuacji kryzysu zrobić. Pierwszą rzeczą, o której zawsze mówimy, to możliwie jak najwcześniejsze zauważenie problemu. Im wcześniej się go dostrzega i zaczyna podejmować pewne działania naprawcze, tym lepiej. Później bardzo często jest to kwestia szukania fachowej pomocy, bo kiedy już problemy nawarstwiły się na tyle, że potrzeba pomocy prawnika czy doradcy finansowego, to wtedy już człowiek najczęściej sam sobie nie jest w stanie poradzić. A to, co dłużnicy robią bardzo często tak standardowo, odruchowo, no to niestety nie załatwia im sprawy, bo tymi najbardziej popularnymi takimi reakcjami naturalnymi dosyć są bierność, ucieczka czy jakieś inne działania typu roszczeniowe, a te tylko po prostu pogarszają sytuację. Tu trzeba niestety takiej odważnej konfrontacji z problemem i poszukania pomocy. Problem długów jest co prawda bardzo kłopotliwy i wstydliwy niestety, ale wymagający rozwiązywania. Dzisiaj w rejestrze dłużników w Polsce jest ponad 2,5 miliona ludzi, więc nie ma się czego wstydzić, a raczej szukać mądrego rozwiązania. Stowarzyszenie wspiera rodziny i osoby, które wpadły w kłopoty finansowe, również telefonicznie, świadcząc nieodpłatnie doradztwem w wielu sprawach. Szczegóły na stronie internetowej programwsparcia.com.